To zadanie trochę wystaje ponad obecną podstawę programową, ale że w tej podstawie zostało to tutaj, no to na przykładzie tego zadania omówię to. Wezmę sobie na maluję kryształ półprzewodnika w powiększeniu, krzemu na przykład. To będzie to to i tu będą sobie atomy krzemu. Si. To jest kryształ, więc one tworzą regularną strukturę. Tałcie klocka lego. A tak naprawdę to nie. To nawet nie jest takie płaskie, tylko trójwymiarowe, no ale na ekranie nie narysuję. Te kulki to atomy krzemu. Krzem jest w 14 grupie układu okresowego i jako taki ma 4 elektrony walencyjne. Te elektrony walencyjne są zaangażowane w wiązania kowalencyjne z sąsiednimi atomami. Każda taka kreska symbolizuje wiązanie kowalencyjne. Każde wiązanie kowalencyjne angażuje dwa elektrony, które obiegają oba jądra atomowe, spajając je w ten sposób ze sobą. Więc na przykład tutaj te cztery elektrony są od tego, a te cztery elektrony są od tego. Ta para wiążąca atom czerwony i zielony jest stale związana z tymi dwoma atomami. Te elektrony nigdzie nie idą. Zostają tutaj. Tu nie ma nośników ładunku. A ściślej rzecz biorąc, prawie nie ma. Bo czasem któryś elektron może uzyskać na tyle dużą energię, że wyrwie się związania i zyska swobodę ruchu w obrębie kryształu. To się zdarza rzadko, ale zdarza się. I jaki jest mechanizm? Głównie uzyskanie energii od drgań jonów sieci krystalicznej. Tak można sobie to wyobrażać. Wszystko, co jest w temperaturze powyżej zera Kelvina, rusza się albo drga, albo coś tam robi. W jakiś sposób przechowuje energię. No i w miarę jak zwiększamy energię, amplituda drgań rośnie i jest coraz większa szansa na to, że któryś tam elektron przejmie część tej energii i uzyska swobodę ruchu. I jeśli taki elektron się pojawi, to on zaczyna sobie latać po całym krysztale. No powiedzmy, że to będzie ten. On się stał swobodnym elektronem, będzie sefirał. Teraz całe to, cały ten obszar ma jeden elektron mniej niż ma protonów, więc to jako całość stało się taką dodatnią dziurą. Tu brakuje jednego elektronu. No i jak widzimy, liczba nośników w ładunku w danej próbce półprzewodnika wraz ze wzrostem temperatury rośnie. Im wyższa temperatura, tym większa energia wewnętrzna, tym większe. Drgania atomów sieci krystalicznej, tym więcej defektów sieci. To jest defekt sieci, taki swobodny elektron. A im więcej nośników ładunku, tym mniejszy opór. I tyle. Opór półprzewodników maleje ze wzrostem temperatury, bo przybywa nośników ładunku, których tu prawie nie ma. Z metalami jest inaczej. W metalach nośniki ładunku pojawiają się jako efekt uboczny powstawania wiązań metalicznych. Przeważnie w metalach mamy po jednym swobodnym elektronie na każdy atom i one tam są i nie trzeba temperatury, żeby one się pojawiły. Metale świetnie przewodzą, tylko że w miarę wzrostu temperatury rośnie amplituda drgań jonów sieci krystalicznej i tym elektronom coraz trudniej płynąć, bo mają, jak sobie lecą, mają coraz większą szansę, że dostaną w łeb od któregoś. I dlatego opór metali rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Elektronom coraz trudniej się ruszać. No, i teraz słusznie zapytacie: przecież elektronom w półprzewodniku też coraz trudniej się ruszać w miarę wzrostu temperatury, bo coraz bardziej drgają te atomy krzemu, no nie? No, no tak. Ale ważniejsze jest to, że przybywa nośników ładunku. To, co stanowi o oporze półprzewodnika, to przede wszystkim niedobór nośników ładunku. Ich zwiększenie, zwiększenie ich ilości z nawiązką jakby przykrywa straty związane ze zwiększonym drganiem. Atomów krzemu, czyli opór półprzewodników wraz z temperaturą maleje, bo przybywa nośników ładunku. Owszem, zwiększają się drgania jonów sieci krystalicznej atomów, ale nie mają znaczenia. W przypadku metali, te nośniki ładunku już są tak czy inaczej, nie trzeba zwiększać temperatury, żeby były, ale zwiększanie temperatury pociąga za sobą zwiększenie drgań sieci krystalicznej i elektrony mają coraz większą szansę na to, że lecąc zostaną w łeb, zostaną zatrzymane. To jest opór. Rosnący wraz z temperaturą. Czyli odpowiedź do punktu A tutaj, od temperatury. To wypadło z programu. Do dodaje się po to, żeby zwiększyć ilość nośników ładunku. Więc im więcej dam do mieszki, tym będzie więcej nośników w ładunku. Ale tego nie musicie wiedzieć. Czyli od stopnia domieszkowania w punkcie B. Nie zapiszę to, stopień domieszkowania O. No i też w jakim stopniu od temperatury. Punkt drugi. Tu jest jakieś pierdoły o jakimś złączu, diodzie, coś tego w programie zostało teraz, że o diodzie wiecie tylko tyle, że w cudowny i magiczny sposób puszcza prąd tylko w jedną stronę. To tu jest z podstawy programowej. Ale zadanie i tak dam radę rozwiązać. Nawet będąc na obecnej podstawie programowej. No bo to się kojarzy z kondensatorem. Szerokość, tak jakby odległość między układkami, nie? Czyli to jest takie D, jakby. Jest napięcie. Pytają o natężenie, no to przepisujemy z karty wzorów. Mikro. Wysokie natężenie wyszło, ale to ma sens. I jeszcze się wytłumaczę, czemu korzystam sobie ze wzoru na pole jednorodne w kondensatorze, bo na granicy wytwarza się różnica potencjału. Ładunki się przepływają. Z jednej strony się gromadzą minusy, z drugiej strony temat gromadzą się plusy. No i tyle, jak kondensator. No dobra, w temperaturze o 50 Kelwinów wyższej. To też nie będzie trudne, wystarczy, że napięcie policzę. Napięcie w tej temperaturze wyższej to będzie 0,2V dodać 50 razy przyrost na każdy Kelvin 2,2 ,2 MV na Kelwin. 2,2 mV, nie? Ups, spierdoliłem. Zmniejsza się. Minus. No i tak samo jak wcześniej.